Dzień dobry. Rewolucja technologiczna trwa cały czas. Jesteśmy świadkami rewolucji AI. Cały czas wychodzą też nowe, coraz bardziej skomplikowane, wysublimowane, zaawansowane urządzenia. I ostatnim takim gadżetem, który w naszym środowisku tutaj technostrefowym wzbudził gigantyczne zainteresowanie i zdziwienie, były zdecydowanie okulary Ray-Ban Smart Glasses. Szczególnie dlatego, że mają one funkcje AI, które są oczywiście cały czas w fazie beta i ciężko jest je uruchomić na polskim rynku. Nam się udało. Niemniej jednak to, że nagrywają, robią zdjęcia, to, że mają wbudowane głośniki i mikrofony, dzięki którym można z nich korzystać jak z słuchawek i słuchać rzeczy, rozmawiać przez telefon, może nam też oczywiście asystent odczytywać nasze powiadomienia, wiadomości i tak dalej, co oczywiście nie działa w języku polskim jak na razie. Niemniej jednak jest to urządzenie, które wzbudza naprawdę skrajne, ale też ekscytujące emocje, jeżeli chodzi o nasz zespół, jeżeli chodzi o mnie osobiście. Ja sam nie mogę wyjść z podziwu, że jest to faktycznie jakiś nowy gadżet, jakaś nowa kategoria, która może w pewien sposób wpłynąć na to, że z telefonu będę korzystać mniej, że pewne rzeczy mogę zrobić. Oczywiście nadal technologiczne i nadal cyfrowe, ale właśnie z poziomu tylko i wyłącznie tych okularów. Odpisywanie na wiadomości, tak jak już mówiłem, odczytywanie tych wiadomości, wskazówki dojazdu, czy w ogóle naprawdę masa innych funkcji, które pewnie jeszcze w większości przypadków nie są jeszcze wyobrażalne dla mnie, albo i nawet nieznane dla twórców tego, bo czasami ludzie wpadają na pomysły, których producent zdecydowanie nie przewidział. Więc dzisiaj powiem o tym, czy właśnie takie okulary, smart okulary, są przyszłością. Czy może jednak są to wielkie gogle, takie jak ostatnio zaprezentowane przez Apple, a przez nas posiadane odpowiedniki tych gogli Apple'owych, czyli Meta Quest 3, które generalnie potrafią zrobić dokładnie to samo i to nawet lepiej, bo mają wbudowaną baterię i nie potrzebują powerbanka, tak jak właśnie Apple Vision Pro. Jest jeszcze jeden bardzo ważny, wydaje mi się, aspekt. Zresztą ostatnio widziałem świetnego mema. Przyszłość taką, jaką sobie wyobrażaliśmy, z pięknymi, futurystycznymi miastami, z latającymi samochodami, a dostaliśmy nakrętki do napojów przypięte, zpięte czy przymocowane do butelki. Więc ta przyszłość podąża w zupełnie innym kierunku, niż sobie wcześniej to wyobrażaliśmy. Ale dlaczego uważam, że właśnie takie gogle, czy takie okulary, jak mam na nosie, to jest coś, z czego będziemy korzystać i z czego będziemy zadowoleni w niedalekiej przyszłości? Odpowiedź na to w tym odcinku. Ale najpierw technozagadka. Zastanów się i napisz w komentarzu, kiedy powstały pierwsze gogle VR? To jest ciekawe pytanie, czy były to Oculusy, czy może było coś jeszcze wcześniej, a może wcale nie było to w XXI wieku, tylko jeszcze w ubiegłym stuleciu? Daj znać w komentarzu i się zastanów, a prawidłowa odpowiedź jest pod filmem. Właśnie teraz będę rozmawiał przez telefon, w okularach. Halo, halo, czy mogę oddzwonić? Chyba, że coś ważnego. Dobrze. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem te okulary, to byłem trochę sceptycznie do nich nastawiony. No bo mówię, kurczę, okulary szpiegowskie z budowaną kamerką, z możliwością robienia zdjęć, okej, słuchania muzyki przez okulary. Jest to fajne, ale w zasadzie to nie jest nic nowego, takie rzeczy już były. Ale kiedy zacząłem z nich korzystać, a miałem pierwotnie wersję z przyciemnianymi szkłami, teraz jak widzisz, mam tutaj wersję z tak zwanymi fotochromami, czyli z soczewkami, które zmieniają swoje przyciemnienie, swoją przeźroczystość, w zależności od warunków osiedleniowych, czyli w pomieszczeniach, gdzie jest ciemno, są przeźroczyste, a kiedy wyjdę na zewnątrz, zamieniają się w okulary słoneczne, to jest oczywiście fajna cecha i to nie jest cecha tylko tych okularów, tylko w ogóle wszystkich soczewek fotochromowych, analogowych okularach również. Natomiast kiedy zacząłem bardziej z tych okularów korzystać, to zacząłem je doceniać. Samo nagrywanie i robienie zdjęć, oczywiście nie jest to tak dobra jakość jak z telefonu, ale daje możliwość stworzenia
ciekawej perspektywy. Perspektywy POV, z pierwszej osoby widok, tak jak mamy to chociażby w różnych grach. Możemy, nie wiem, jechać na rowerze czy jechać na hulajnodze i mimo wszystko coś nagrywać, zupełnie bezpiecznie, trzymając telefonu w ręku. Co więcej, nie wyjmując nawet telefonu z naszej kieszeni. To jest również oczywiście bardzo duża zaleta. Nie musimy do pewnych czynności telefonu wyjmować, a mimo wszystko chcielibyśmy na przykład właśnie coś uwiecznić, czy chociażby odebrać połączenie. Nie musimy tego robić. Oczywiście można mieć słuchawki, można mieć smart zegarek, ale okulary są bardzo naturalnym elementem wielu osób, wielu ludzi. Po prostu często nosimy okulary, czy to korekcyjne, czy to przeciwsłoneczne, w związku z czym tego typu urządzenie, które jest właśnie scalone, zintegrowane w okularach, w przedmiocie, który bardzo dobrze znamy i lubimy, często wykorzystujemy, wydaje się właśnie dużo bardziej naturalne i przyjemne i przyjazne użytkownikowi. No i po dłuższym czasie testowania i korzystania z tego rozwiązania faktycznie zacząłem to doceniać. Wręcz czasami łapię się na tym, że mając nawet te okulary na nosie i tak wyjmuję telefon, żeby coś zrobić, po prostu zapominam, że mogę zrobić coś w tak prosty sposób, jak za pomocą kliknięcia na przycisk na moich okularach. Więc dopiero też uczę się w pewien sposób wykorzystywać te okulary i jakby wypleniać powoli te schematy, które mam w mózgu, tą pamięć mięśniową, że muszę wyjąć telefon, żeby coś zrobić. No nie muszę, bo mogę zrobić to z poziomu właśnie tych okularów. I oczywiście ta wizja przyszłości takich okularów opiewała na coś zupełnie innego, bo tego typu okulary, smart okulary, miały to być okulary AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości. Krótko mówiąc, miały mieć tutaj zawarty ekran, który miał mi pewne rzeczy wyświetlać, a w zasadzie nakładać informacje na widziany przeze mnie świat moimi oczami, gałkami ocznymi, no bo na tym polega właśnie ta rzeczywistość rozszerzona. Takim projektem było Google Glass już ponad 12 czy 13 lat temu. Google ten projekt porzuciło. Jak widzicie, wraca to wszystko jak bumerang, no po prostu byli za wcześnie. Te okulary nie mają żadnych funkcji AR, ale te funkcje AR przejęła sztuczna inteligencja. Znowu wracamy do tematu tej sztucznej inteligencji, tej rewolucji AI-owej, która cały czas się odbywa. I o ile ja nie widzę żadnych informacji na tych moich soczewkach, w tych moich okularach, to mogę je słyszeć. Mogę prowadzić interakcję z asystentem w formie głosowej. Czy zgadnie, co to za roślina? This appears to be a Pilea peperomioides, also known as Chinese money plant. To jest menu po włosku. Sprawdźmy, czy okulary powiedzą mi, co tutaj mogę zjeść. This dish is mozzarella al forno con pappa al pomodoro e olio al basilico, which means baked mozzarella with tomato sauce and basil oil. Wskazałem palcem i powiedział mi dokładnie, co to jest za danie. Albo przytrzymując, nie muszę go też wywoływać głosowo, przytrzymując odpowiedni element tutaj dotykowy na okularach i zacząć mówić do tego asystenta i on te informacje mi będzie przekazywał, na przykład o pogodzie, na przykład o powiadomieniach na telefonie, może je odczytywać, mogę też oczywiście, tak jak mówiłem, odbierać połączenia czy słuchać muzyki. Więc te funkcje rozszerzone, te funkcje dodatkowe są tutaj właśnie zawarte w tym na asystencie, który nazywa się Meta AI. I nie zmienia to faktu, że dalej bardzo wielu producentów pracuje nad takimi rozwiązaniami, gdzie będziemy mieć te informacje nakładane na tym ekranie i to byłoby w ogóle super i fajne, ale z drugiej jednak strony, jaka jest naturalna forma komunikacji wśród ludzi? Nie jest to ani pisanie, ani oglądanie, widzenie, jest to właśnie rozmowa. To język jest tym naturalnym środkiem komunikacji wśród ludzi, dlatego mamy tak wiele języków, dlatego generalnie większość osób naturalnie przynajmniej umie mówić, oczywiście w świecie Gen Z, social mediów i tego, że ludzie są coraz bardziej introwertyczni i wstydliwi właśnie przez to, że korzystają głównie z komunikatorów i z telefonów do komunikacji, stają się coraz mniej otwarci na rozmowy werbalne, natomiast jakby naturalnie wśród ludzi to jest ten właśnie podstawowy środek komunikacji, dlatego też wszystkie firmy pracowały nad tymi modelami mowy naturalnej, nad różnego rodzaju asystentami głosowymi i tak dalej. No i też dlatego w tej formie te okulary działają. Oczywiście nie zmienia to faktu, że zapewne pojawią się takie okulary, które będą miały te funkcje rozszerzone poprzez jakiś ekran wbudowany, projektor czy cokolwiek w soczewkach, czy jakoś nakładać będą ten obraz, ale jest to tak naprawdę jednak osobna kategoria w stosunku do tego, co teraz trzymam na nosie.
Krótko mówiąc, jeżeli mogę mieć urządzenie, które będzie wykonywać te same funkcje co telefon, ale w formie bardziej przystępnej, mniej męczącej oczy, czy zużywające mniej czasu, czy jakkolwiek inaczej usprawniające te rzeczy, które robię normalnie na telefonie, które robiłbym na telefonie, a teraz robię na okularach, to jestem jak najbardziej za tym, jestem jak najbardziej otwarty i chcę więcej, chcę, żeby te okulary potrafiły jeszcze więcej, mimo że i tak na ten moment już bardzo dużo potrafią. Oczywiście będą się rozwijać, będzie to lepsze jakości, będzie to lepiej działać, będzie szybciej. Synchronizacja chociażby plików, zdjęć pomiędzy telefonem a okularami też na ten moment trochę kuleje. Może być to usprawnione. Ale oprócz tego wszystkiego i tego, że naprawdę z tego produktu mi się świetnie korzysta i na pewno chciałbym jeszcze może więcej o tym powiedzieć i zrobić jakąś recenzję, jak faktycznie widzę to, jakie są wady i zalety tego rozwiązania, to pojawia się jeszcze jedno pytanie. Czy gogle, czy okulary to przyszłość? I wielu ekspertów, wiele osób jest zwolennikiem takiej teorii, że ani jeden produkt, ani drugi produkt nie są tym produktem finalnym, tylko tym finalnym produktem, takim powiedzmy iPhone'em wśród takich właśnie okularów czy gogli, będzie urządzenie, które będzie łączyć, będzie czymś pomiędzy, pośrodku właśnie takimi goglami i takimi okularami. No i ja myślę, że zdecydowanie bliżej tej finalnej formy są te okulary, bo są lekkie, działają stosunkowo długo na baterii, nie jest to jakiś super długi czas, ale stosunkowo długo. No i łatwo ubieralne, łatwe w konfiguracji, nieskomplikowane, dostosowane do każdego. Każdy okulary może założyć na nos i je nosić po prostu. Takie gogle mają specjalne paski, mają soczewki. Nie każdy w nich się dobrze czuje, nie do każdego są dopasowane. Tutaj możemy wsadzić soczewki korekcyjne, nawet jeżeli ktoś ma wadę wzroku, również z takich okularów może korzystać. Więc może dodanie do tych okularów lepszych podzespołów, wyższej jakości, czy to oprogramowania, czy to zdjęć, które robi, czy zadań, które wykonuje, żeby to działało na wyższym poziomie, czy też właśnie tych funkcji, które pozwalają nałożyć obraz na to, co widzimy naszymi naturalnymi oczami, może to być tym finalnym produktem, ale ja uważam, tak jak w przypadku smart pierścieni, które zdecydowanie dużo osób będzie nosić w ciągu najbliższych paru lat, to dużo osób w ciągu najbliższych paru lat będzie coraz więcej i coraz chętniej nosiło smart okulary. A technozadanie na dziś jest bardzo proste. Daj znać w komentarzu, czy się ze mną zgadzasz, czy też nie. Co uważasz właśnie o takich smart okularach? Czy widziałbyś zastosowanie tego typu gadżetu, tego typu urządzenia u siebie? No i co uważasz też o tej właśnie możliwości ograniczenia korzystania z telefonu właśnie na rzecz okularów? Ja może jeszcze na koniec dodam, że w momencie, kiedy włączyłem sobie wszystkie powiadomienia, żeby z telefonu mi okulary wszystko czytały. Teraz, że to było trochę irytujące, ze względu na to, że oczywiście nie ma tutaj wsparcia dla języka polskiego, więc polskie wiadomości czytał mi po angielsku, czego po prostu nie rozumiałem, ale było to trochę już za bardzo... Czułem się taki osaczony. W momencie, kiedy nagle wszystko okulary mi tutaj czytają, mówią, kto do mnie dzwonił, kto do mnie pisze i tak dalej, no to już po prostu mój mózg trochę był hej, hello, coś za dużo. Taki szum informacyjny mi się pojawiał. I czasami to samo mamy korzystając z telefonu. Za dużo powiadomień, dużo osób do nas pisze, dużo jakiejś aplikacji chce coś od nas i tak dalej. Za bardzo poświęcamy się temu światu cyfrowemu. Natomiast z drugiej strony, jeśli odpowiednio to zbalansować, jeśli odpowiednio ustawić powiadomienia, które mają do nas przychodzić, które nie mają, od jakich osób i tak dalej, co oczywiście aktualnie te opcje personalizacji nie są aż takie wysokie, ale to na pewno się w przyszłości będzie zmieniać, no to już mogłoby działać to całkiem nieźle i taki detoks technologiczny i faktycznie sprawienie, żeby gadżety technologiczne i technologia działały dla nas tak jak my chcemy i żeby nam ułatwiać życie, a nie utrudniać, żeby nas nie sprawiać, żebyśmy byli uzależnieni od technologii, żebyśmy jak najwięcej spędzali przy niej czasu, tylko właśnie jak najmniej i tylko w tych sprawach, do których potrzebujemy, no to takie okulary mogłyby w tym moim zdaniem pomóc. A ja życzę Tobie wszystkiego najlepszego w dniu dzisiejszym. Jeżeli masz urodziny, to również 100 lat albo imieniny. Też się mówi 100 lat na imieniny? W każdym razie, dobrego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymaj się, pa, pa.